tle leci Zuzia, a my akurat jedziemy na jej koncert. A przed chwilą w radiu mówili, że na jej kanale na YouTubie jej klip miał ponad 1 miliard wyświetleń. Jej wszystkie klipy chyba. To jest łączna... Łącznie? A, łącznie chyba jej YouTube ma tyle wyświetleń, ale tak czy siak, mega dużo. Nie odczujecie tego, ale na trochę zniknęliśmy. Ostatnio widzieliśmy się w sobotę, nawet jakoś nie było okazji do tego, żeby pokazać wam, jak wyglądaliśmy na tym weselu. Może za chwilę wstawimy wam tu kawałek mojego śpiewania, bo tak się składa, że śpiewałam w kościele i z tego akurat nagranie mamy. Nie nagraliśmy nic na weselu, ale w sumie to chyba świadczy o tym, jak była dobra impreza. W ogóle nie było mowy o tym, żeby pomyśleć o wyjęciu kamery. Było naprawdę super. Wybawiliśmy się na maksa. Andrzej wytańczony? No pronto, że tak. No, a teraz ekstra. Też będziemy tańczyć. Tańczyć? No, jak mi się wydaje, fajnie jest. W ogóle jak byliśmy na tym Rubiku, to też była taka jedna para. Tacy ludzie tam, jest około 40, nie? 30, no. 40 lat. Ale no tak tańczyli fajnie, to super wyglądało. Tak. Na Rubiku, jak byliśmy na koncercie, mieliśmy miejsce na trybunach. Teraz idziemy na koncert Sanach, dlatego jestem zielona. Bo uczta też jest zielona. Idziemy na koncert Sanach i mamy właśnie zdjęcia. Bilety na trybuny. Nie na trybuny, co ja gadam? Na co mamy? Na płytę. Na płytę nie mamy. Mogę się wysłabić. Mamy bilety na płytę. No i zamierzamy trochę też podańczyć. Będzie ekstra. Jest godzina nam została do koncertu, a wokół jest po prostu tak poparkowane, że już nie bardzo jest gdzie. Już nie bardzo jest gdzie stanąć. Więc mamy kawałek do tuptania. Ale będzie kozacko na bank. No i w ogóle mamy całkiem szalony ten weekend. Tydzień. Co ja pletę. Miesiąc. Ale będziesz miał cięcie, Andrzeju. Mamy całkiem szalony ten tydzień. No bo właśnie w sobotę było to wesele. W poniedziałek widzieliśmy się z Martą i z Hubertem, czyli z parą młodą z tego sobotniego wesela. Wczoraj byli u nas Julia... Ojejku. Wczoraj byli u nas Julka i Mariusz. Julka, czyli moja świadkowa. I też było ekstra, no właśnie dzisiaj ten koncert. A Mariusz to mój kolega. To by się zgadzało. Dzisiaj idziemy na ten koncert, jutro mamy tańce w piątek. Możliwe, że też pójdziemy na jakiś koncert, bo są dni Ursynowa. No a w sobotę, uwaga, kolejne wesele. Także totalnie dużo się dzieje. Ale to fajnie. W sensie jesteśmy trochę zmęczeni, ale to fajnie. No. A jeszcze, żeby było miło, to po tym sobotnim weselu jeszcze w niedzielę mamy komunię. Jakieś 2 godziny drogi. Dalej, 150 km dalej, może tak będzie łatwiej sobie to wyobrazić. No, także dzieje się, naprawdę, dużo się dzieje. Coś jeszcze mamy w planach, Andrzeju? Nie, chyba już wystarczy. Ale to i tak całkiem sporo. A, no i fajnie w sumie, no bo na ten koncert można przyjść z taką kamerą, jak my mamy, czyli z taką, która ma nieodpierany obiektyw. No i można mieć ze sobą pićku. Zobaczymy, czy ochrona się nie przyczepi. Ale w mailu była informacja, że butelki do pół litra są spoko. Także zobaczymy. No to myślę, że pewnie za chwilę w sumie już będziemy na miejscu i wtedy wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Jest ludzi jak mrówek, słuchajcie. O, tchuja. W sensie jest strasznie dużo ludzi. Mamy już nasze opaski, no i staniemy gdzieś z boku, tak żeby nas nikt nie zdeptał. Yeah.
koncercie już jesteśmy. Tak, było ekstra. Naprawdę, bardzo mi się podobało. To było bardzo doinwestowane wydarzenie. Trochę skrzypie. Ale to dlatego, że tyle śpiewałam. Było naprawdę kozacko. No, mega fajnie. Super scena i te efekty były przekozackie. Widać, że to taki już super ekstra poziom. Nie takie badziewne te koncerty, tylko takie tak, szałowe. Bo w zasadzie, może dodajmy, uwaga kałuża. Uwaga hulajnoga. Myślę, że trzeba dodać, że to jest który nasz koncert? Czwarty chyba już. W Stanach, no. Zaczynała... Byliśmy na samym początku tego szału, jak było lato na Pradze ileś tam lat temu. Potem byliśmy na koncercie w ramach trasy Królowa Drum. To było na Woli, w Parku Szczęśliwickim, nie? Tak, dokładnie. Wtedy w ogóle miałam meet and greeta, także super ancko było. Potem byliśmy na Kolońska i Ślugi Tour. No a teraz była trasa uczty. No i widać, że z każdą kolejną trasą to jest jeszcze bardziej doinwestowane, jeszcze bardziej dopracowane. Kurde, no pokażcie mi inny polski koncert, w trakcie którego pada deszcz na scenie. No Boże, wygląda to kozacko. Pięknie zrealizowany i dźwiękowo, i wizualnie, i jeżeli chodzi o światła. No naprawdę, no wszystko się zgadzało, a już w ogóle hit. Bo to był ostatni koncert z tej trasy. Miał być pierwszy, a był ostatni. I była masa gości. Był Vito Bambino, był Artur Rojek. No i był Igor Herbut. Tak bardzo chciałam usłyszeć. Mamo też płakała na żywo. Była Natalia Grosiak z Micro Music. Kto jeszcze był? Była Daria Zawiałow. I teraz na końcu, jak wszyscy wychodzili na scenę i tam, wiecie, dziękowali sobie za cały ten trud włożony w to przedstawienie. Jeszcze był ten ziomeczek z Mięty. Wyszliśmy z bisu, żeby już potem nie utknąć w tym tłumie. No przyznam, że Audi to chyba moja najmniej ulubiona piosenka. Także nawet jeżeli to teraz tam grają, to jakby nie żałuję. Ale no, naprawdę na grubo było. Szczerze mówiąc, miałam cichą nadzieję, że będzie Dawid podsiadł. Ale nie tym razem. Na koncercie Dawida na Stadionie Narodowym też byliśmy i też było show. Także te nasze doświadczenia koncertowe chyba są całkiem bogate, a naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o koncerty Zuzi, to jest jakiś totalnie nowy poziom. Nie ma się do czego przyczepić. Ale się rozgadałam. Andrzeju, masz coś do powiedzenia? Było fajnie. No, naprawdę. Piękne, wszystko było piękne. Imponujące bardzo. Dochodzi 23. My już jesteśmy w garażu. Było ekstra. Jeszcze raz to powtórzę, bo naprawdę było, prawda? Super. Tak, naprawdę. To było coś niesamowitego. Jeżeli kiedyś jeszcze będą, na pewno będą jakieś trasy, będziecie mieli okazję, to bardzo polecamy. No, a teraz żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym vlogu.